Oczywiście, że warto analizować orzecznictwo sądów administracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej. Tylko w ten sposób możemy się dowiedzieć, w jaki sposób urzędnicy czy w jaki sposób sądy stosują prawo. Czyli jak tak naprawdę w praktyce wyglądają przepisy, które mamy w Konstytucji, czy też przepisy o dostępie do informacji publicznej, które statuują nam prawo do informacji, prawo, które przecież jest prawem człowieka. Od 2002 roku, czyli od momentu, kiedy obowiązuje nas ustawa o dostępie do informacji publicznej, nie mieliśmy wielkich, diametralnych zmian ustawy. Cała gra o to, jaki jest zakres dostępu do informacji publicznej, toczy się na rozprawach sądowych. I tak naprawdę w praktyce dopiero, analizując wykładnię sądową, dowiadujemy się, jakie są granice prawa do informacji. I tylko wtedy wiemy, jakie są rzeczywiste ograniczenia prawa do informacji. Bo drogą właśnie wykładni sądowej wprowadzane są w Polsce ograniczenia prawa do informacji publicznej. To takie pojęcia jak dokument wewnętrzny, czy też pojęcie nadużycia prawa do informacji, to takie terminy, które zostały ukute przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Dlatego bez analizy orzecznictwa sądowego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak rzeczywiście wyglądają granice prawa do informacji w Polsce. Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące dostępu do informacji publicznej to tak naprawdę klucz pracy dziennikarza, który zajmuje się prawem i zajmuje się dostępem do informacji publicznej. Analizując orzecznictwo, analizując kolejne batalie sądowe, kolejne krucjaty obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej, możemy ustalić tak naprawdę, jak w Polsce jest stosowane prawo. Wyrobić zdanie o tym, czy w Polsce przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej są nadużywane. Jest taka teoria o tym, że występuje nadużycie prawa do informacji, bo skoro mamy prawo do informacji, to też możemy go nadużywać. Z tym, że profesor Małgorzata Jaśkowska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, która wielokrotnie rozstrzyga właśnie w sprawach o dostęp do informacji publicznej, mówi o tym, że nadużycie prawa do informacji to nie tylko nadużycie ze strony obywatela, o którym tak często słyszymy, ale to też nadużycie ze strony organów państwa, organów, które wiedzą o tym, że jeśli odmawiają dostępu do informacji publicznej, nawet w bardzo oczywistych sprawach, to skazują tak naprawdę obywatela na dwuletnią batalię sądową o uzyskanie informacji, która, co często się zdarza, po dwóch latach przestaje być aktualna i przestaje mieć znaczenie dla obywatela. Organów, które też wiedzą o tym, że tak naprawdę sankcje karne, które funkcjonują w ustawie, są martwe, funkcjonują tylko na papierze, bo zwykle prokuratura w takich sprawach umarza postępowanie albo odmawia wszczęcia. Dziennikarz, który analizuje orzecznictwo, pomaga odpowiedzieć sobie swoim czytelnikom na właśnie kluczowe pytanie, kto w Polsce nadużywa prawa do informacji, czy obywatel, czy urzędnik.